chciałabym zapytać Cię jeszcze o jedną rzecz. Oczywiście możesz nie odpowiadać, możesz także jakoś to skomentować o Twoją ostatnią podróż samolotem, która także sporo namieszała. No, ja rozumiem, że teraz bardzo dużo dzieje się w internecie, dużo łatwiej przekazać jakieś treści. Bardzo niewiele dzieje się w tej chwili na mieście, nie ma skąd zrobić zdjęć ze ścianek. Jakby ciężko jest znaleźć jakieś ciekawe wydarzenie i nagle moja podróż samolotem stała się taką atrakcją. Ja jestem bardzo wdzięczna, że zwróciliście Państwo uwagę na spełnienie mojego marzenia. Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa, było wspaniale. Okej, ale czy skomentujesz jakoś te spekulacje dotyczące tego, czy osoba, która Ci towarzyszyła, jest kimś więcej niż Twoim przyjacielem? Mówię tutaj o byłym, ukochanym Blanki Lipińskiej. Ja bym chciała w pierwszej kolejności serdecznie pozdrowić wszystkich zaangażowanych w tą historię. Nie będę tego potwierdzać i nie będę tego negować. Bardzo się cieszę naprawdę, że jesteśmy dzisiaj tutaj.